Witam ponownie i witam znów w kolejnym odcinku serii Let's Play Zagrajmy w Quantum Conundrum. Ja jestem Gobluxord, a to jest Quantum Conundrum. Cóż, dzisiaj jest piękny dzień za oknem. Stwierdziłem, że warto chwilę pocierpieć dla nauki w ten czy inny sposób. I dla waszej uciechy. Znać. Gdzie ja to skończyłem ostatnim razem? Jeszcze moment, jeszcze chwila. Wait for it. Oh, I really wish I could do that. Ostatnio skończyłem zabawę przed Ajkiem i to mnie bardzo dziwiło. This is a compression platform which uses photoelectric energy to function. Like a spring, the energy pulses below the platform excite the molecules in the air, stimulating an elastic structural rigidity. No, znaczy się trampolina, jak zwykle. Jak ja tam miałem wtedy wejść? To ciekawostka. Ajk, czy ty nie miałeś dla mnie jakiejś baterii albo coś? I wszystko na ten temat. Nie. Ty jeszcze nie. Rozumiem, wujaszku, nie szkodzi. Wybaczam ci, że się denerwujesz na fakt, że ci rozbijam szyby. Po co w ogóle komu tyle szyb w domu? Także szyby albo coś, no to jeszcze rozumiem, ale w domu? Po co? Gablotki wyszły z mody już lata temu. Oj, proszę. Dobra, weźmy ten save i sprawdźmy, czy razem z wyłączeniem gry zapisuje się fakt, że tam na górze był taki... tak, zapisuje się. Au. Tak, trochę bolało, ale nie aż tak. To jeszcze nie był wypadek przy pracy w grze. Careful. Aj, nie przesadza już. Jak można spaść w taką przepaść? Nie spadnę tam specjalnie. Byłoby to co najmniej odrobinę nie... Nie teges. Bateria. Cel... A co tu jest? Pal. Ej, proszę. A, ten przeleciał. No, widzicie. Co my tu mamy? O. I mean... co to jest? A, jak wygląda? Słodziutki... Kłak. Kłaczek. Kłaczunia. O, tak lepiej. Bardziej pasuje. Przeleciałem pniak. Znaczy się przeleciałem przez pniak. Kuźwa. Coś czuję, że będzie mnie to prześladować po ten odcinek. Now I see a giant pit filled with keys. Oh, this one has sunglasses. Oh, I like these. Mine now, I suppose. Znowu mam wrażenie, że byłem już w tym pomieszczeniu. Kręci się kółko tutaj, czy jak? Mind the gap. Okej. Dobra, mam dwie baterie.
i kilka możliwości. Ale najpierw przydałby mi się jakiś środek lokomocji. Nada się. Just remember, you need enough change in the mass to build up enough mechanical energy. Dobra, dobra, ten dwójek. Think of this highly complex piece of technology as a trampoline. A double bounce could help. No przecież właśnie wskoczyłem. Yeah. O, dobrze, że to jest na tyle lekkie, że można to złapać w ten sposób. It's time to spring into action. I cracked myself up. O, wyborne, milordzie. Naprawdę. To też co? Tak na wszelki wypadek. Jakbym miał jeszcze spudłować albo coś. Co my tu mamy? Na pewno trzeba będzie się na tym przelecieć. Co to znowu jest? Jak tam był? Will Willington? Ten chyba był trzeci. Znaczy się derp. W wersji puchatej wygląda uroczo. W szczególności to łączenie na środku. Zupełnie jak wielka puchata. No, sami wiecie. O, a to jest prawdziwy fan kisów. Nawet mina się zgadza. Dobra. Ale najpierw. Ładuj i nie ten guzik. Ładuj i pal. Aha. Wiem co zrobiłem źle, zaraz poprawię. Ładuj. Załaduj i pal. Satisfying, isn't it? No. Dosyć. A nie, to też mi jest potrzebne. No. Dobra. Dobrze jest, nawet nieźle idzie. Jestem z siebie dumny. Intelekt pracuje jak należy. I jeszcze żadnych obrażeń. Co jest ważne. Na początku uwielbiałem charakterystykę tej posiadłości, ale teraz powoli zaczynam je nudzić. This is one of my past inventions, Joan the Jetpack. Worked just fine, except I had some serious trouble with the hover-up feature. Somewhat flammable, some might say incendiary. Miałem okazję się pobawić nim. Parę odcinków temu się poparzyłem. Chyba widzieliście. You probably never saw this invention. It was my hole digger. We called it Every Day I'm Shovelin'. And by we, I mean Ike. It was a little too efficient. This was the first and last time I saw it. Oh. Cze, to może dlatego my mamy tyle dziur? Albo w ten sposób powstał rów mariański. Kto wie, kto wie. Wokół świata, okej. Okay. One can never be too safe. Pan. Normalnie mózg klasuje się od tych żarcików, ale inna sprawa, że ten stolczyk jest niewiarygodnie wytrzymały. Dwa sejfy w niego przywaliły i patrzcie, zero zarysowań. Ja chcę taki do pokoju. Albo do salonu. Albo gdziekolwiek. A nie ja pierwszy rzucałem tutaj
to... Demet, źle. Dobra, trzeba to zrobić w drugą stronę. I kolejne dwa sejfy. I palce całe, i palce całe, haha. I was quite the champion at shot put during my years in college on the track and field team. Ale o co chodzi? Oj, proszę, jakie proste. The electromagnetic microreactors, or electromats, if you're so inclined, will all require a conductive polycell. Gdzie jesteś, Ike? Ike! Trochę ciężko gwizdać z suchymi ustami. Ike! Dobra, powiedzmy, że nie dziwi mnie fakt wielkiej kul... I also happen to be on the basketball team as well. You may want to try the lid as a backboard. Okej, za trzy. Nice shot! O kurde. Gdzie on jest? I tobie też. Tym już cię widziałem, to jest normalna wersja, a to jest hardcore. Fajna gitara. Się podoba. Oczywiście wersja, a nie profesor. Gdzie jesteś, Ike? Gdzie zgubiłem cię? Jestem bliżej, coraz bliżej, bo już cię słyszę. Mały dowcipnisiu. O, au, 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 okej, okej. Da się w ten sposób? Mam nadzieję, że to nie wybucha. Parę godzin, a w dokładności 2,5 godziny później. Co się stało? A okazało się, że dzisiaj moja kolej na obiad. Więc cóż było robić? A ty, Doli, co dzisiaj jadłaś? Pokaż. Świetlikula. Okej. Niech będzie świetlikula. Dobra, daj to. To chyba tak nie przejdzie. Posuń się. Dobra. A tu jesteś! Kuźwa, ja cię tak szukam. Ty właściwie jak tyś tam wlazł? A, zresztą. Nieważne. Jep. Za trzy. Zaś. Miało wyjść od strzała. Dobra, robimy dubelek. Dobra. Rekwizyty gotowe. Rzut do kosza za trzy, ujęcie drugie. Epa. No. Też tak sądzę. No i Ike pod. No co? Masz dużo takich. Chyba. No co? Przecież zrobisz mu nowe. Dobra. I gdzieś tu biła druga Dolly. A zresztą tych dolich jest tutaj za dużo.
tak jakby ona miała się zadowolić. Albo nie. Zrobimy to tak. O. Dobra, ciężko. I... hop! No, come on! To miał być piękny wsad. Yeah. Dzisiaj mamy dzień na dubla, co? No dobra. Niech wam będzie. Mogę sobie podublować. Uwaga. Gotowy. Środki zawiązane. Wszystko zawiązane. Lecimy. Widzę, że lekko kuleje tutaj fizyka. No, bo przecież nikt nie myśli, że to moja wina, że nie trafiam. To co, do trzech? Lecimy. Ujęcie 17. Jeszcze drugie. I... nie, ujęcie 55. Może to i lepiej. A, w ogóle już kogo wie, kto obchodzi. Tego się nie spodziewaliście, nie? Ja w sumie też. No dobra. To gdzie teraz? I believe you're close to the generator in that sector. A little further. Już chyba widziałem to i to nie raz. Aha, to cień. Okej, przestraszyłem się cienia. My head feels like I've been hit squarely by a 2x4 and I still haven't regained my memory. That's splendid. Też tak sądzę, wujaszku. So, you need to be over by that blast door, but it looks like you're going to have to go through the object distribution system to get there. Aha, no dobra, mogę iść. Watch it now. Dobra, widzę przecież. Litość, wujaszku. Jump! Jeszcze raz? This is definitely not the right place for you to be. Huh. No shit, Sherlock. Macie się, wujku, masz absolutną rację. Easy now. Dobra, dobra, widzę. Muszę się schować. Oddaj mi to. Ha. I chyba trzeba iść za tym. Dobrze, że mam świetne wyczucie równowagi i koordynacji. A gdzie się podział ten fotel? Swoją drogą. Ojojojoj. Huh, I wonder what he's eating there. Ajk, co jesz, bo się wujek pyta. Albo to jest jeden z tych stoliczków sam na krysie. Dobra, nieważne. Najpierw zróbmy to. You sure? W sumie to nie. Najpierw pójdźmy na dół.
Nie! Przeżyłem! Haha! Almost there, I think. Aha! I widzicie? Sarana! Ja! Okej. Właściwie jest tu jakaś podpora tego? W sumie nieważne. Geronimo! Aha. I to by było na tyle. Ale przynajmniej zaczynam od tego miejsca. Za szybko! Cholera. To chyba będzie ciężki kawałek myślenia. To jest definitywnie nie miejsce dla intelektualisty. Tutaj jest potrzebna sprawność kluczofizyczna. Kuźwa! Chyba zobaczę teraz w tej chwili wszystkie możliwe powody, dla których nie warto umierać, albo warto umierać. Że na przykład się nie zdarzeje, nie zapomnę czegoś. Dobra. Nie! A już to przeszło. Ostatni skok. Aha! Też tak sądzę, wujku. I tu są te baterie. Tu nie było Aika przypadkiem wcześniej? The generator room for this sector is ahead. A, super. Znowu ta krowa. Hey, look at it this way. The worst that can happen is that you fail miserably. Serio. Fantastic, you made it. If you can get to the generator, I'll tell you what to do. Okej, nie ma problemu, ale czy i w jaki sposób dostanę się do tego generatora, zobaczycie dopiero w następnym odcinku z serii Let's Play Zagrajmy w Quantum Conodrum. Dzięki, że mnie oglądaliście. Zapraszam do następnego odcinka, a w tej chwili na razie i cześć. I wiecie co? Mam powód do świętowania. Nie uderzyłem się ani jeden raz. Przynajmniej tak bardzo poważnie. Na razie.